Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Crusader Kings 2. Ostatnio nasz król przyłączył do kraju ziemię sandomierską, krakowską oraz cieszyńską. Niestety wskutek niekorzystnego dziedziczenia ziemia sandomierska została włączona w granice państwa wielkomorawskiego. Niestety król Piast Mądry poległ w bitwie z władcą Cieszyna, z którym nasz nowy władca zawarł biały pokój, aby nie utracić kontroli nad ziemią cieszyńską. Powracamy do rozgrywki. Przyjrzyjmy się cechom charakteru naszego władcy. A jest on amatorem w dziedzinie intryg, ma groteskową bliznę, jest cierpliwy, umiarkowany oraz szczery. Czas zreorganizować Radę Królewską. Na nadwornego dyplomatę wybieram brata króla, a więc księcia Sambora. Naszym wojewodą zostanie Bolko z Cieszyna. Pomimo buntu i zamordowania naszego ojca, no jest on najlepszym kandydatem na to stanowisko. Na mistrza szpiegów wybieram Henryka, a więc księcia Małopolski. Okazuje się, że nie możemy wybrać nadwornego kapelana, co jest swoją drogą bardzo ciekawe. Dobra, tak więc wysyłam Sambora na dwór księcia Mazowieckiego, aby poprawił nasze relacje z tym wasalem. Księżniczka Dobrawa potrzebuje mentora, tak więc wysyłam ją na dwór naszego brata Sambora. Z kolei księżniczkę Rzepichę powierzam pod opiekę naszej małżonce królowej Bercie z Lotaryngii. Nasz król zarządza głosowanie nad prawem, które podniesie autorytet korony. No, da nam to więcej wojsk, przez co szybciej zjednoczymy nasz kraj. Jednak nie spodoba się to naszym wasalom, gdyż ogranicza to ich wolność. Niestety zmarł nasz mistrz szpiegów i na jego stanowisko wyznacza niejakiego Karola. W momencie, gdy wydawało się, że królestwo zostało ustabilizowane, wojnę wypowiada nam miłobrat, książę Mazowiecki. Żąda on pełnej niepodległości, ale nie ugniemy się pod jego żądaniami. Zwołuje swoje wojska i nakazuje im zebrać się w Kaliszu, tak aby rozprawić się z buntownikami. Miłobrat nie dysponuje zbyt silnymi wojskami i o ile nie przyłączy się do niego jakiś wasal, to szybko pokonamy jego rebelię. Jednocześnie udało nam się wprowadzić średni autorytet korony na terenie naszego kraju, tak więc świetnie. Okej, nasze wojska zebrane bezpośrednio w Kaliszu, tak więc wysyłam je prosto do Czerska. No, rozbiją te niewielkie siły i przejdę od razu do oblężenia tamtejszych grodów. No, jednak nie doceniłem siły wojsk nieprzyjaciela. Dlatego też następna bitwa, jaką stoczymy, będzie bitwą decydującą. Jednocześnie przychodzą wieści do króla, że narodził mu się syn. Tak więc sukcesja tronu została zabezpieczona. Dochodzi do bitwy pod Płockiem, której mamy niewielką przewagę liczebną nad przeciwnikiem. Złamaliśmy ich w lewą i prawą flankę, tak więc zwycięstwo mamy już w kieszeni. No i bitwa pod Płockiem kończy się naszym zwycięstwem. Ściga mnie dobitki armii wroga do Czerska, gdzie także zostaje całkowicie rozbita. Niszczę resztki armii mazowieckiej i przechodzę do oblężenia stolicy buntowników, a więc Płocka. Gdy oblężenie Płocka praktycznie dobiega końca, nasz własny rodzony brat wbija nam nóż w plecy i wypowiada nam wojnę. No i nie jest dla nas to zbyt komfortowa sytuacja. Jednak szczęśliwie mam odłożone trochę złota. Mam także możliwość wezwania dodatkowych wojsk, co też bez chwili namysłu uczynię. Najmuję też armię najemników i zbieram wszystkie swoje siły w Płocku. Pod sztandarami Sambora zbierają się duże grupy awanturników i zdrajców. Oj, tak więc niedobrze. Jego niewielkie z początku siły dorównują teraz naszym. Doskonale, nasze siły docierają do Płocka bez większych strat. Poczekam, aż nasz brat odrobinę się wykrwawi i dopiero wtedy go zaatakuje. Przeciwnik rozpoczął oblężenie Gniezna, tak więc ruszam z naszymi wojskami z odsieczą, tak aby pomóc broniącemu się miastu. Dochodzi do bitwy pod Żninem, pomiędzy wojskami królewskimi oraz wojskami księcia Sambora. No i to już koniec rebelii księcia Sambora, ponieważ udało nam się go uwięzić, kiedy próbował zbiec z pola walki. Jego losem zajmiemy się później, a tymczasem czas zdusić rebelię księcia Mazowieckiego. Pada Płock oraz wzięliśmy w niewolę żonę księcia Mazowieckiego, tak więc musi on uznać nasze warunki. Wojna zakończona, tak więc rozwiązuje nasze wojska, nie będą nam już dłużej potrzebne. Teraz zastanawia się, co zrobić z naszym bratem Samborem. No, najpierw odbiorę mu tytuł księcia Wielkopolski oraz po namyśle skazuję go na banicję. Podobnie czynię z księciem mazowieckim Miłobratem, z tym, że jego żonę po prostu wypuszczam z lochu. Nasz król potrzebuje nowej ambicji
Niech tą ambicją będzie poprawa umiejętności zarządzania. No, przyda się to nam w przyszłości, kiedy będziemy dowodzić większą domeną. Uzbierało nam się trochę złota, tak więc wybuduję targowisko w Łęknie oraz rozbuduję podgrodzie w Gnieźnie. No, zapewni nam to dodatkowy przychód gotówki. Sytuacja w kraju ustabilizowała się, tak więc czas rozpocząć ponowne jednoczenie ziem królestwa. Wypowiadam wojnę księciu śląskiemu o Dolny Śląsk. Sytuacja o tyle nam sprzyja, że jest on uwikłany w wojnę z Czechami, tak więc jego siły są na pewno niewielkie. Nasze siły zebrały się na Dolnym Śląsku, gdzie rozpoczęły oblężenie tamtejszych grodów. Nasz dyplomata poprawił relacje z księciem kujawskim, tak więc świetnie. Pada twierdza w Głogowie i przechodzimy do oblężenia mniejszych posiadłości. Nie musiałem nawet zdobywać wszystkich zamków i miast, ponieważ książę Uniedrog sam przysłał posłańców z listem, w którym informuje, że zgadza się na nasze warunki i oddaje nam Dolny Śląsk. Przyglądając się sytuacji u naszych południowych sąsiadów, zauważam, że król Wielkich Moraw Mojmir prowadzi już dłuższy czas wojnę z Czechami. Tak więc wydaje mi się, że będzie to idealna okazja do zajęcia Opola. Tak więc bez chwili namysłu wypowiadam wojnę władcy Wielkich Moraw o ziemię opolską. Wzywam nasze wojska feudalne oraz wojska od wasali i kieruję je prosto do Opola. Główne siły wielkomorawskie są na pewno zajęte w Czechach, tak więc my możemy spać spokojnie i zajmować ich grody. Nasz król ma pierwszą okazję, aby poprawić swoje umiejętności zarządzania. No, w Gnieźnie jest pewien opustoszały i stary ogród i trzeba go uporządkować. No więc z racji tego, że nasz król chce poprawić umiejętności zarządzania, tak więc zakasuje rękawy i sam bierze się do roboty. Nasz król zyskuje doświadczenie jako zarządca, tak więc otrzymuje dodatkowe 2 punkty zarządzania i tym samym spełnia swoją ambicję, aby poprawić umiejętności zarządzania. Gdy oblężenie Opola dobiega praktycznie końca, zostajemy zaatakowani przez armię chłopstwa i innych rzeźmieszków. Nasza armia, mogłoby się wydawać dobrze dowodzona, zaczyna ponosić porażkę. Nasz król na pewno policzy się z nieudolnymi dowódcami, którzy przyczynili się do tak haniebnej porażki. Nasz król wycofuje swoje wojska do Gniezna, gdzie wspomaga je posiłkami ze swojej domeny oraz najemnikami. Zreorganizowaną armię ponownie rzucam w kierunku Opola. Poczekam, aż moje wojska uzyskają pełnię morale i sił i dopiero zaatakuję te wrogie siły. Jednocześnie próbuję wezwać kolejnych sojuszników, no jednak ci niestety bez przerwy nam odmawiają, tak więc będę musiał sobie poradzić sam na własną rękę. W bitwie pod Koźle rozbijam tą armię, która wcześniej zniszczyła nasze wojska. Tak więc zemsta dokonana. Rozpoczynam także oblężenie wielkomorawskich grodów, które znajdują się na terenie Opola. Doskonale, zdobywamy Opole, tak więc ta wojna zaraz się skończy. Kolejny gród wzięliśmy szturmem, jednak podczas jego zdobywania nie wszystko poszło zgodnie z planem i ponieśliśmy dość wysokie straty, dlatego kolejny gród będę oblegał. Mam całkowitą kontrolę nad ziemią opolską, tak więc ruszam w głąb terytorium wielkomorawskiego, aby znaleźć i wytropić znajdujące się tam armię. W Sączu doganiamy i rozbijamy tą niewielką armię wielkomorawską. Jednak król Wielkich Moraw wezwał na pomoc księcia Chorwacji. No tak więc sytuacja robi się interesująca, jednak myślę, że na tym etapie wojny mamy już bardzo duże szanse na zwycięstwo. W Brnie doganiam i niszczę połączone siły chorwacko-wielkomorawskie. No tak więc wojna wydaje się już być wygrana. Doganiam ostatnie duże, zwarte jednostki armii wielkomorawsko-chorwackiej i rozbijam je na terenie Kalisza. I po kilku mniejszych potyczkach król wielkomorawski uznaje wyższość naszych wojsk oraz naszego miecza. Tak więc kończy się wojna de jure o Opole. Nasz jedyny i najstarszy syn, Jerzy, potrzebuje wychowania. No z racji tego, że ma być on następcą tronu Królestwa Polskiego, zajmie się tym nasz władca. Przekazuje on także mu ziemię poznańską, tak aby zaczynał dostawać pierwsze szlify w kierunku zarządzania państwem. W czasie, kiedy prowadziliśmy wojnę, w naszym kraju zawiązały się 2 frakcje. Jedna chce wprowadzić Sambora, czyli naszego brata, na tron Polski, natomiast druga chce obniżenia autorytetu korony na terenie całego Królestwa Polskiego. Tak więc, aby wytrącić broń z ręki rywalowi, uwięże Sambora we więzieniu. Był on sojusznikiem księcia Małopolskiego, tak więc w tej chwili został on bezbronny. No i spiskowcy oficjalnie wystąpili przeciwko królowi, a chcą oni obniżenia autorytetu korony na terytorium całej Polski. Tak więc zwołuje swoje wszystkie wojska i kieruje je do Kalisza. Na szczęście są to pojedynczy wasale,
Tak więc liczę na to, że nie będą w stanie wezwać żadnego wsparcia. Tak więc rozpoczynam pościg za tymi niewielkimi wojskami małopolskimi, no i w końcu je doganiam i rozbijam. Po rozbiciu armii księcia Prendoty, on przysyła posłańców, którym proponuje nam biały pokój. Jednak wojna jest praktycznie zakończona i wychodzimy z niej zwycięsko, dlatego nie będziemy się na to zgadzali. Rozpoczynam oblężenie stolicy prowodyra buntu, a więc Kalisza. Doskonale, Kalisz zdobyty. Okej, chyba mam już dość argumentów, aby zmusić księcia Prendotę do uległości. I tak więc kolejna wojna domowa kończy się zwycięstwem sił królewskich. Tak więc czas zrobić kolejne porządki w królestwie. Odbieram księciu Prendocie ziemię Kaliską, a księciu Małopolski odbieram tytuł księcia Małopolski oraz odbieram mu miasto Kraków. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki, w których skończymy jednoczenie naszych ziem de jure.